Wszystko dla Was, słuchajcie. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o podstawowym zestawie na belonę, oczywiście do łowienia surfcastingowego. Tak jak widzicie, pada deszcz, ale wędkarze to twardziele, także dzisiaj opowiem Wam o zestawie na belonę. Poprzednio, o tam macie link, opowiadałem Wam o zestawach na flądrę. Mieliśmy od Andrzeja Dechnika, naszego dłubacza, flonder, najlepszego człowieka w Polsce pod tym względem, jego zestaw. No i dosyć fajnie to, wiecie co, chyba wytłumaczyłem. Dzisiaj pokażę Wam przykładowy zestaw do połowu belony metodą surfcastingową. Może zacznijmy od końca. Pokażę Wam haczyk i tą samą końcówkę. Haczyk malutki. Zobaczcie, tu mamy taki haczyk, bym powiedział, do połowu okoni z dwoma zadziorami. Na ten haczyk zakładamy... O, tak Wam pokażę, może będzie widać. Żeby ostrość się nastawiła. Na ten haczyk zakładamy bardzo małą przynętę, naprawdę. Przynęta powinna być o tyle taka duża jak ten haczyk, ale powinna oplatać ten haczyk. Coś takiego jak Wam pokazywałem w tym poprzednim odcinku o tych flądrach, że tubisik był tak fajnie, czy tam tubisik był i filecik ze śledzia był tak fajnie owinięty jeszcze nitką tą rozciągliwą. Tak samo by trzeba było tutaj zrobić, ale chodzi o to, że tutaj ma być naprawdę delikatniutki, malutki ta przynęta na samym końcu. Mamy ten nasz zestawik. On ma, słuchajcie, około 20 cm gdzieś tak, myślę 20 do 30, zobaczcie, no 30 może mieć. I ma krętlika. Czyli tak, mamy tego krętlika i teraz zaczyna się, powiedzmy, taka grubsza troszeczkę żyłka, bo tamtą możemy użyć oczywiście jakąś malutką, tak jak widzieliście, tam była 0,16 użyta. Tutaj zaczynamy troszeczkę już grubiej i mamy już pierwszy taki dosyć ciekawy element zestawu, który no, wyróżnia ten zestaw spośród innych po prostu, na przykład na flądrę. Kulka wypornościowa. Zmieniły się troszeczkę przepisy PZW, bo można było te kulki stosować do 20 mm. Teraz troszeczkę nam tam napsocili, niby 15, ale jeżeli chodzi o regulaminy wędkarstwa morskiego, to dalej mamy to 20. Także jeżeli nie bierzemy udziału w zawodach PZW, tylko na przykład w jakichś zawodach z cyklu na przykład klubowej ligi surfcastingu, wydaje mi się, że można wtedy używać 20. Zapraszam Was tam do naszego informatora surfcastingowego, informatora morskiego. Tam są takie wszystkie różne niuanse, odpowiadamy na to. Zresztą możecie napisać w komentarzu, ja sobie jeszcze też doczytam, bo wiecie, dla mnie to jest jeszcze troszeczkę świeży temat, bo te przepisy dopiero co weszły, a jeszcze belona nie weszła, także na tą metodę surfcastingową jeszcze ja się też tak mocno nie zagłębiałem, a chcę po prostu Wam pokazać, jak wygląda taki typowy zestaw. No więc zobaczcie, mamy tą kulkę wypornościową. I teraz, czy ona ma 15 czy 20 mm, nieistotne, ale ona się może, zobaczcie, przemieszczać. Niektórzy wędkarze używają stopery i na stałe używają, ją po prostu kotwiczą w jakiejś tam odległości od tego, nazwijmy to, przyponu końcowego, tak jak już mówiłem, 0,16 żyłeczka i ten malutki haczyk na garbusy. Jeżeli chodzi o tą długość tej grubszej żyłki, po której może się przemieszczać nasza kulka, to mniej więcej odległość ramion. Jakbyście tak wzięli, wiecie, rozłożyli ręce, to jest, mamy taki dobry metr, w zasadzie półtora. Taka długość tego przyponu drugiego, tak to nazwijmy, czyli mamy ten chudziutki, malutki na samym końcu, potem mamy ten drugi przypon długi, po którym nam ta kulka się przemieszcza. I tutaj możemy oczywiście na tym długim przyponie zastosować jakieś stopery, żeby po prostu mieć jakieś panowanie nad tym, jeżeli będzie po prostu łowisko płytsze na przykład, to wtedy możemy tymi stoperami troszeczkę tą kulkę pozycjonować i dzięki temu mamy po prostu większe możliwości w dostosowaniu się do warunków, więc te stopery naprawdę w niczym nie przeszkadzają, warto je sobie po prostu nawlec na tą grubszą żyłkę. I ona, zobaczcie, i ona kończy się, zrobię kolejny raz tak na tle ręki,
Tu mamy tą naszą grubą żyłkę, po której kuleczka się przemieszcza. Kończy się krętlikiem. Bardzo fajny, prosty patent, wiecie co, bo tutaj naprawdę ten zestaw nie jest jakiś tam mega dziwny. Niektórzy myślą, że faktycznie te zestawy są jakieś bardzo, bardzo udziwnione. On troszeczkę się różni od tego zestawu na flądry, bo tak jak widzicie, chociażby długościami, ale nie jest aż tak najgorzej. I mamy ten, nazwijmy to, główny trok, ten przypon główny, czy tam zestaw końcowy główny, na którym mamy ciężarek. I teraz mamy ten ciężarek, mamy gdzieś około metra żyłki głównej, 0,60 na przykład, i zobaczcie, tak samo po tym może się przemieszczać nam ten boczny trok z żyłki też 0,60, na którym jest ta kulka wypornościowa. My tu możemy go stoperem przyhaczyć na przykład na dnie, ale jeżeli na przykład łowisko jest dosyć głębokie, zyskujemy to, że podnosząc po prostu ten krętlik z przyponem tym bocznym, z tą naszą kulką wypornościową, zyskujemy powiedzmy pół metra jeszcze dodatkowej tej wysokości, na którą może się nam ta przynęta podnieść, a podnosimy ją dlatego, ponieważ belona jest bliżej powierzchni wody niż dna, więc po to jest właśnie ta kulka wypornościowa, żebyśmy mogli podnieść ten nasz haczyk odpowiednio wysoko. Jeżeli mamy tą kulkę wypornościową i taką ruszającą się, to jest takie najpewniejsze rozwiązanie, z tego względu, że przy założeniu, że mamy jeszcze tą kulkę, powiedzmy jakąś taką srebrną, mocno taką odbijającą światło, i powiedzmy tą 20 mm, to ją po prostu też widać w wodzie. I teraz jeżeli sobie to zarzucimy, po prostu nawet po prostu gołym okiem bez problemu widzimy tą kulkę, że ona tam po prostu jest. Tutaj mamy ten przypon główny, jest napięty, wędzisko po prostu też nam sugeruje, że coś się może dziać, ale już po tej kulce będziemy widzieć, że ona zaczyna nam, tak jak powiedzmy, spławik wariować. I potem już, jeżeli mamy takie branie, po prostu takie dosyć delikatne, że na wędzisku tego nie widzimy, ale widzimy, że ta kulka coś tam zaczyna jakoś się przemieszczać, no troszeczkę dziwnie się zaczyna zachowywać, możemy zaciągnąć i w zasadzie możemy być pewni, że mamy na końcu naszą upragnioną belonę. Także taki zestaw, oczywiście ten zestaw jest z jednym hakiem tylko, bo użycie drugiego haka by nam po prostu komplikowało ten zestaw na tyle, że on by nam się po prostu zaczął mega plątać. Przy wyrzucie musimy pamiętać, żeby to fajnie ustawić, czyli najpierw mamy nasz haczyk z przynętą, kulkę tą wypornościową, leci ten pierwszy długi trok 0,60 żyłki, potem mamy ten krętlik, ciężarek, półmetrowy czy tam metrowy zestaw tego troku czy tam głównego przyponu, który jest połączony z ciężarkiem, i potem leci nasz przypon strzałowy. I teraz jak my to zarzucimy, może się czasami taki delikatny helikopter z tego zrobić, ale mamy tą pewność, że to dosyć gładko uderzy w tą wodę i się nam nie spłonączy podczas wyrzutu, no i tym bardziej podczas uderzenia w wodę, więc to jest taki najprostszy zestaw na belonę. Cóż wam więcej, wiecie, będę opowiadać, no ja też taki zestaw stosuję skutecznie. Także jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli podoba wam się seria, łapkę w górę. Jeżeli jeszcze subskrypcji nie nacisnęliście, no to jest najwyższa pora, żeby po prostu być naszym subskrybentem. Trzymajcie się, na razie. A na tą chwilę nie powiem wam, o czym będzie następny odcinek. Sami sobie zobaczcie albo kliknijcie po prostu tam. Na razie, cześć!